Tak, to my. No, to my. Nadal? No. To znowu my. Ha, ha, ha. Jak z dziećmi, naprawdę. Z wami jak z dziećmi. Was trzeba zabawiać. Wam trzeba robić... Wiesz czemu? Bo jak zrobimy odcinek... A, minister Rostowski odchodzi ze stanowiska. To kurde nudny. A jak zrobimy Harlem Shake... To super! Haha! Ha. Naprawdę, musicie zrewidować swoje gusta. To powiedzmy o cyckach. Sports Illustrated. Powiedzmy o cyckach w taki miły, przystępny sposób. Jest taki magazyn Sports Illustrated, który już od wielu, wielu lat robi sesje fotograficzne modelkom w bikini. To ma wzięcie i ludzie to lubią. Trudno się dziwić. Problem jest teraz tego typu, że zrobili sesje w różnych krajach, które mają symbolizować te kraje. W Afryce w towarzystwie były panie w bikini, miały różne włócznie i tyczki i były w towarzystwie tubylców, tambylców. I tutaj są zdjęcia z różnych krajów, gdzie panie pozują z osobami, które mają być charakterystyczne dla danej kultury. Problem jest teraz taki, że wszyscy uznali to za rasistowskie, bo to wcale nie pokazuje tej kultury, to pokazuje mały ułamek tej kultury. Właśnie nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, że pokazuje w pozycji dominującej kobiety i zachodnią kulturę, czyli amerykańską, która jest tam w bikini i jest tam przedstawiona jako dominująca, na tle biedoty afrykańskiej, chińskiej, jakiegoś biednego człowieka na jakimś czółnie, jakiegoś biednego afrykańskiego trapera stepowego. I przyjechaliśmy do tej zabitej wiochy, żeby pokazać nasze zajebiste laski na tle tych tam, co wpieprzają jakieś orzechy. No. Nigdy nie waż się mówić, że mam słodkie albo śmieszne oczka. Czemu? Bo nigdy ci nie patrzyłem tak w oczy. Ogólnie ja mam tak, że nie patrzę za często w oczy. Ja unikam kontaktu wzrokowego. Musiałem się nauczyć patrzeć w kamerę, żeby nie było, że jestem nieśmiały, czy że mi się dzieje tak. To jest mój pierwszy vlog. Jak się rozkręcę, to już będzie lepiej. Ja nie wiem, chciałem ciebie zapytać, czy ty serio uważasz, że to rasistowskie jest? Tak albo nie? W tym wypadku wydaje mi się trochę tak. Po pierwsze dlatego, że te zdjęcia są do dupy. Zdjęcia są tragiczne. Są do dupy, totalnie są odpadają w ogóle w przedbiegach, jest straszna Ja też mam wrażenie, że te modelki tak jakby na siłę zostały tam włożone w pieprzone. Bardzo na siłę. Co do tego wyboru scenografii, bo o to się tutaj rozbiega, nie o jakość zdjęć. Właściwie nawet powiedziałbym scenerii. Scenerii, to masz rację, bo wiesz, że ja nie jestem fotografem. Kurczę, no mi to nigdy nie przeszkadzało, to jest takie... Poczekaj, nie, ale kiedy widziałeś coś takiego? Kiedy widziałeś takie zestawienie? Wiesz, gdyby ten pan na tratwie miał sam zrobione zdjęcie, to byłoby to zdjęcie reporterskie z Chin. No. Gdyby pani biegająca po stepach afrykańskich miała zrobione takie zdjęcie, to byłoby to zdjęcie reporterskie Chin. Ale kiedy stawiasz tam komercyjną sesję modelek w bikini, w kwiatki, to już nie jest zdjęcie reporterskie, jest to zdjęcie reklamowe, które wydaje mi się nie do końca... Szanuję kulturę, ja wiem, to jest takie ciulowe sformułowanie. Ale wiesz, czy mi się to zawsze kojarzy? Że jak robią film w Polsce, osadzony w pewnych realiach, to już od razu pokazuje, że Polska jest tylko taka. Tak samo było z drogówką, że jak pokazuje policjantów tylko takich, to że cała drogówka jest. Wszyscy przedstawiciele policji kradną, uprawiają seks na boku, żony nie wiedzą i tak dalej. Cała drogówka jest taka. Tak samo jak robią film o biedniejszej rodzinie, powiedzmy Dom Zły, to też, że cała Polska jest taka. Że nikt tutaj nie mówi, że Chiny są takie. Po prostu wybrali sobie charakterystyczny element tej kultury. Wiem. To od razu już jest, że jadą po bandzie. Ale beauty is in the eye of the beholder. To właśnie chodzi o to, że tu jest wsadzona ta modelka. Wiem. Tak się przynajmniej wydaje. Zrozumienie danego tematu i tego, że film drogówka pokazuje ciemną stronę drogówki, to nie znaczy, że cała drogówka taka jest, jest tylko i wyłącznie w oczach oglądającego. Tak samo jak mówimy o tych oczach oglądającego, jesteś tak stary jak kobieta, na którą patrzysz. Jest takie powiedzenie, prawda? Naprawdę mówisz? Jesteś tak stary, no, jak kobieta, na którą patrzysz. Przykład. Masz 60 lat. Aha, i jeśli patrzysz na 20-latkę, to jesteś jak 20-latek. Ale patrzysz, czy się wiążesz z nią? Patrzysz w takim sensie, że chciałbyś się związać, nawet nie musisz z nią być. Chyba o to chodzi. Profesor Miodek. Chyba o to, bo czekaj, bo teraz tak się zastanawiam, czy może chodzi o to, że... Wydaje mi się, chyba o... Chyba o to chodzi, no bo... Tak. No bo jak inaczej, no bo... Okej. Okay. Jesteś ja tak wiem. Stary jak kobieta, ja na którą patrzysz. Tak. O, więc jest, jak już jest teza, że jest takie powiedzenie. A jest? No. Okej. Okay. O. W Nysie przeprowadzają akcję. Ta. Akcje. Niszczenia bezrobotnych. Co? Jest w tej chwili 11 tysięcy zarejestrowanych bezrobotnych w Nysie. Którzy to? Którzy to nie pracują i pobierają zasiłek dla bezrobotnych. Ogólnie działa to tak, że no jak właśnie dostaniesz ofertę pracy, to musisz iść, a jak nie pójdziesz, to tracisz ten zasiłek dla bezrobotnych. Ale co jest bardzo ważne, kiedy jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, musisz się stawiać co pewien czas, który ci wyznacza pracownik Urzędu Pracy, że musisz przyjść, żeby po pierwsze się pokazać, że nie przeprowadziłeś się gdzieś tam i dalej. No.
pobierasz na przykład zasiłek, albo przynajmniej masz ubezpieczenie, bo to jest ważne. A po drugie, jest to po to, że jeżeli by w tym momencie pojawiły się jakieś oferty pracy, i to jest takie, żeby zmobilizować tego bezrobotnego, żeby się pojawił w urzędzie pracy, żeby szukał pracy dla siebie. Żeby nie było mu zbyt wygodnie być na zasiłku i nic więcej nie robić. Yes. I problem jest taki, że ludzie właśnie tak postępowali, żeby iść na zasiłku dla bezrobotnych, a pracowali sobie na czarno na boku, na przykład u kolegi, prawda, przewozili, prawda, na przykład? Bez faktury. Wszystko do bardzo ręki. Lubimy bez faktury do ręki. Wszystko tylko do gotóweczka. Ręki. Netto to brutto. Netto to brutto, brutto to netto u nas wszystko. Pani dzieju. Za 300. 2,5. 3. 2,5. 4. Oni przeprowadzają akcję redukcji tych bezrobotnych i mają nadzieję, że po tej akcji z 11 tysięcy spadnie do 5-6. A co dokładnie robią? Oferują tym bezrobotnym prace publiczne. Problem jest taki, że to są krótkotrwałe prace. Sezonowe. Tak, oni robią to tylko po to, żeby ludzie, powiedzmy, nie przyszli, bo powiedzmy nie chcą tej pracy, albo już dawno nie powinni pobierać zasiłku dla bezrobotnych i w ten sposób można o dwa razy mniej bezrobotnych mieć. No właśnie. Tylko jest ogólnie ten pomysł jest bardzo krytykowany, bo mówią, że co taki miesiąc czy dwa da bezrobotnemu, wiesz, albo mu narobi nadziei, albo coś, a to nic dobrego nie przynosi. No, ja jestem rozłamany. Bo to wcale nie jest super pomysł, ja tylko mówię, że coś takiego robią. Jasne, że może zbiją trochę bezrobotnych tym, co robią, ale wiesz, jak ja bym był bezrobotnym, miałbym, załóżmy, fach w ręku taki, że... Ale tak się składa, że po prostu straciłem pracę, jestem bezrobotnym. Idę na ten zasiłek dla bezrobotnych i oni mi każą kopać rowy. No to gdzieś tam rozumiem ludzi, którzy by odmówili. Mhm. I to wcale nie jest jakoś super być jak kogutem i powiedzieć, ja nie będę pracował w takiej pracy. Aczkolwiek mówi się, że żadna praca nie hańbi i pekunia na nole. Znaczy, bo chodzi o to, że przecież oni w tym momencie nie próbują szukać oszczędności i jakoś rozwiązywać sprawy z ludźmi, którzy mają dużo pieniędzy, ale jednak jak gdyby walczą z tymi, którzy tych pieniędzy za bardzo nie mają, bo są zarejestrowani w urzędzie pracy. Ja rozumiem, że jest problem pracodawców, którzy nie płacą składek zdrowotnych, dlatego ci biedni, połowicznie bezrobotni ludzie muszą sobie załatwiać składki na własną rękę w urzędzie pracy, ale wydaje mi się, że to nie jest dobra walka z tym, żeby obniżyć bezrobocie, bo to, wiecie, jasne, że wtedy się pokaże. I to jest, o, słyszałeś o tym, no nie? Często się o tym mówi, że są ileś tam razy w roku publikowane dane o bezrobocie w Polsce, no nie? No. To nie jest prawda. W sensie, nie ma tylu bezrobotnych. Jest bardzo wielu ludzi, którzy pracują na czarno. Ja kiedy patrzę na świat, na Polskę, kiedy chodzę gdzieś ulicami, nie wydaje mi się, żeby było tak wielu bezrobotnych. Bo nie wychodzą z domu. Powinniście subskrybować YouTube, komuś też to tak wcześnie. Wiem, że to tak wcześnie ma aplikację na Windows Phone, iOS i Android. Wieku, powinniśmy po prostu wejść na karolivłodek.pl. Super. Super. Lekko! Stronniczy.